Drodzy rodzice, uczniowie, szanowni państwo, za nami w końcu się dzieje. W końcu budowa nowej szkoły ruszyła. Ruszyła pełną parą. Patrzymy przez okna naszej starej szkoły, jak to, co było pragnieniem tej społeczności, właśnie rośnie. Właśnie rośnie, przybywa, za nami już pierwsze fundamenty, mury. To, co było pragnieniem nas wszystkich, dzieje się. Szanowni państwo, znajdujemy się na terenie budowy szkoły podstawowej nr 8 w Otwocku w Wólce Mlącki. Inwestycja, która materializuje się za moimi plecami, jest jednym z priorytetów do realizacji w tej kadencji. Jest to inwestycja, na którą mieszkańcy tej części miasta czekali kilkadziesiąt lat. Bardzo się cieszę, że decyzje w tej sprawie, które zapadły, nie zostały podjęte pod wpływem emocji. To pozwoliło, że za dużo korzystniejszą cenę realizujemy dużo większy zakres inwestycji. Za kwotę blisko 19 milionów złotych wybudowana zostanie nowa szkoła, w pełni zmodernizowana sala gimnastyczna, wybudowany łącznik, a także zostanie zagospodarowana przestrzeń wokół szkoły. Co ważne, z kwoty blisko 19 milionów złotych, aż 16 milionów złotych pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To pozwoliło odciążyć budżet miasta Otwocka i pozwala nam realizować równomiernie inwestycje w pozostałych częściach Otwocka. Jest to niezmiernie istotne i dlatego bardzo się cieszę, że Rada Miasta Otwocka podjęła tą decyzję w sposób merytoryczny i absolutnie bez emocji. To, co istotne, to to, że już niebawem ten obiekt, który znajduje się za mną, zostanie oddany i będzie w pełni służył najmłodszym mieszkańcom naszego miasta.